znajdujemy się w miejscowości Rodo. Poszliśmy na jeziorko, żeby zobaczyć. Czekamy, aż nasze namioty wysną. Przez całą noc lał deszcz. No i taka niepewna. No ale co? Trzeba czekać, aż wysną namioty, poskładać się i spadać. Znowu omijamy kolejny tunel na drodze S134. Pojedziemy tutaj, tą górą gdzieś. Tam, no gdzieś tam. Mateusz widać, że już trochę zniechęcony jest. Ma dość. No, ale słabo się przygotowywał widocznie do wyjazdu. Do tego wyjazdu przygotowałem się prawie rok. Rzuciłem alkohol, tłuste jedzenie, palenie, wszystko. Tylko żeby być dobrze przygotowany kondycyjnie właśnie na takie podjazdy, które tutaj widzicie. Przez rok schudłem jakieś 30-40 kilo. Teraz ważę około 50 kilo. No wiadomo, im mniejsza masa, tym lepiej się właśnie jeździ pod górki. No Mateusz ja się przygotował, no. Cóż zrobić. Dobrze, ciśniemy dalej. Pozdro świnie. Idziemy drogą nad tunelem cały czas. Prowadzimy rowery, bo nie idzie jechać. Jest zimno. Jest 8 stopni, wiatr wieje, teraz deszcz pada, ogólnie jest masakra. Powoli odechciewa wszystkiego, no ale trudno, trzeba dalej walczyć. Jesteśmy na szczycie jakiejś góry, znaleźliśmy sobie stoliczek i gotujemy sobie żarełko. Rosół skóry, pomidorowa, danie meksykańskie i skap w pieprzu. No a to jest nasz stoliczek. Słoneczko, wychodź! Tak właśnie to wygląda. Tak wygląda właśnie Norwegia. Obrzydliwie. Jesteśmy na drodze, która omija tunel. Widać, że tam znowu się zaczyna. To jest taki mały kawałek tylko. Tu się kończył. No i tam znowu się zaczyna drugi. Aktualnie pada śnieg. Tak, jest lipiec i jest bardzo zimno. Raz jebałem, ale to jeszcze nie jest ten. Tam będzie jeszcze większy. Tam będzie jeszcze większy, taka są te auta. Jak wieje. Znajdujemy się nad wodospadem Lattefontein.
Godzina 11 wieczorem, obóz rozbity. No i mamy właśnie nad takim wodospadem obóz. Tam znajdują się nasze namioty. Tutaj biegnie sobie jakaś rzeczka dość rwąca. No a tam naprzeciw góry bije jakiś wodospad. Po drugiej stronie góry też jakiś wodospad, gdzieś ta woda stamtąd pływa. No ale jest rwąca. Właśnie robimy sobie podkładzik. Jest godzina 23. Pod. Pokaż tam, Mateusz. Tak. Do herbatki. No niestety ostatki, nie? No ale co zrobić? Wypić. Trzeba wypić. Godzina która? 23:30. Słyszymy właśnie buty. Są same przemuknięte. No trzeba sobie jakoś radzić. Gazu mamy dużo, to możemy sobie na to pozwolić. Takie pomysły powstają tylko po tym. Sprytus budzi kreatywność. Tak. Sprytus pobudza myślenie. Stanowczo.